Program Z Klimatem i z Pasją rozpoczynamy w niezwykle klimatycznym miejscu, które z pewnością nie ma w Polsce swojego odpowiednika, a znajduje się w niewielkiej śląskiej wsi Radzionkowie w powiecie tarnogórskim. Piotr Mankiewicz, wyjątkowy pasjonat kolekcjonerstwa, stworzył tu Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek. W jego przypadku wszystko zaczęło się od niewinnego zbieractwa i kupowania eksponatów na targach staroci w Polsce i poza granicami kraju. To są oryginalne francuskie buty. Nazywają się jak? Saboty. Saboty. Jaki wyraz międzynarodowy pochodzi od tych butów? Sabotaż. Pięknie, sabotaż. Jak wprowadzali maszyny, zwalniali z pracy ludzi. Ludzie wtedy ściągali swoje buty i wrzucali na te maszyny. Psuli te maszyny. Od tego jest wyraz sabotaż. To są... Czy to są wrotki? Nie, to są rolki. O, współczesne rolki. Tak. Czy dawne rolki. Dawne rolki. A to co jest? Wrotki. O, pięknie. Pięknie. To są wrotki, to są łyżwy. To co jest? Naziółka. Dla kogo? Dla dziecka. Ach. Tak? Nie. No pytaliście się, czy mamy to. Dla wąsatych. Żeby mu... To jest kubek dla wąsatych. Tak. No niesamowite. Żeby mu wąsa nie wchodzi do tego. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. W muzeum nie ma zakazów nie dotykać, a przedmioty nie posiadają opisujących ich tabliczek. Zwiedzający sami odgadują, do czego służyły w przeszłości, a czasami naprawdę niełatwo zgadnąć. Zobaczyłam takie interesujące urządzenia, ale zupełnie nie wiem, do czego one służą. To nie tylko pani nie wie. Nie wiem. Ja jak to kupowałem, też nie wiedziałem. A to jest francuski odkurzacz. Tu był podłączony wężyk, jeden chodził, a drugi ruszał tymi dwoma workami. A to? To urządzenie? No suszarka do włosów. Nie wierzę. No jak to nie wierzę? No basena też to tak jest. Tak? Proszę Państwa, co za przeżycie. W jednym miejscu można obejrzeć kilka tysięcy eksponatów. Jakie piękne pomieszczenie klimatyczne. To jest cukiernia. To jest właśnie z cukierni u piekarza to stało. Piękna kasa. Może pani podoba pokręcić. O, 78. To są szałamaje. Jedyna orkiestra w Polsce była na mojej kopalni, na kopalni Rozbach, która grała na tych szałamajach. Dlatego właśnie z takim sercem podszedłem do tego, szukałem tych instrumentów, no przynajmniej znalazłem. Pokażę wam, jak działa. Urządzenie, które wymyślił sam Edison, twórca naszego światła, wymyślił takie urządzenie. A to jest poligraf, który tylko odtwarza melodię, nie? A co tutaj na ziemi? Co to jest? Spluwaczka. A tutaj rzeczywiście można się przenieść jak wehikułem czasu w inną rzeczywistość. Inny świat. W inny świat. Inny świat, a, ale właśnie najwięcej radości mają ludzie, którzy byli w tym świecie i widzą to już, tak, jak to zaginęło. A na czym się pan tutaj opiera? Bo kojarzy mi się oczywiście z praniem, ale czyżby to była pralka? Pralka wahadłowa. Pranie się gotowało, potem się przerzucało do tamtego. Mhm. I stamtąd później do tego ewentualnie tym w środku ruch wody powodował pranie. Naprawdę, zaczynam doceniać tego, który wynalazł współczesną pralkę. A tu mamy warszawską pralkę i w życiu nie znalazł, jeszcze nikt nie był, kto coś takiego widział. Pierze szybko, bez wysiłku. Bez wysiłku i z Warszawy pralka. No, no proszę. A wygląda jak nowa, jak ze sklepu po prostu. A intryguje mnie, co to jest? Ciekawe. Wszystkie intryguje, bo nikt nie wie, co to jest. A tak pięknie zrobione. To jest... Hegel się nazywało i robił się lewatywy tym.
Niesamowite. No to był wężyk. To może już nie wyciągaj. A tutaj powiem szczerze, że widziałam już wiele starych żelazek z duszą, ale co to jest za ustrojstwo? No to jest żelazko, tylko na... Ale to? Co ogrzewa właśnie. To jest żelazko na bryna. Czyli? Spirytus. Spirytus. Spirytus się wywało i się prasowa zapalało. Rany. No i mamy 5 żelazek i naprawdę przychodzą ludzie. Ale... To jest najtrudniej do zgadnięcia. Ale ile to waży? No musi ważyć żelazko, żeby pasowało dobrze. Ile kobiety miały wtedy siły, naprawdę. Tak jest. No niech pan zdradzi, co to jest? Żelazko na gaz, normalnie na gaz. Ale jeszcze powiem szczerze, że mój wzrok przyciąga to, co jest tam w rogu. Co to jest za hełmofon? To jest suszarka do włosów. Głowy się wkładał do tego i się suszyło. Normalna rzecz. Co niezwykłe, okazało się, że założyciel muzeum stał się nieświadomym kontynuatorem działalności swojej rodziny na rzecz śląskich pamiątek. Co ciekawego, dowiedzieliśmy się, że to jest moja mama, z domu jest wolny, a pierwszym marszałkiem na województwie śląskim był wolny. I okazało się, że jesteśmy z tej gałęzi aż taki ważny. Pierwszy marszałek Sejmu, a druga rzecz, niedawno żeśmy znaleźli gazety i tam było opisane, że najwięcej eksponatów do nowo powstałego Muzeum Etnograficznego przekazała rodzina Wolnych. No zwykli gospodarzy i po prostu się duch wszystko przeleciało, że taki zwykły człowiek, oni najwięcej zrobił sam muzeum. Czyli ma pan coś w genach. Tak. Wszyscy mówią, to nieprawdopodobnie. To nie jest przypadek. Chyba nie. Muzeum szkoły zadziwia, szczególnie pokolenie tabletów i komórek. Trudno uwierzyć, jak kiedyś wyglądały piórniki, ławki szkolne czy mundurki. Chyba tak dawniej nauczyciel wzywał na lekcje. No tak. I wchodzi do szkoły, na szkole i w środku się uczyło. I to są początki właśnie. Kałamarz, pióro. Tak jest. O, a tutaj odważnik. To jest odważnik. I pióro. O. Piękny kałamarz. O. Na pewno wiele wypłakanych łez przy tym kałamarzu. Tak. Potem były... Stalówki. Stalówka. Pióro ze stalówką. I potem przyszły... To jest rysik. I się pisało o mocy. Tak jest. Aha, do tabliczki była przymocowana gąbka i szmatka na sucho. A to jest mundur szkolny. A co tu jest z tyłu? A co z tyłu jest? Coś zaskakującego. O proszę. Klapa. Ubrania były bardzo praktyczne. Praktyczne, tak, bo ubikacje były na dworze. Wśród najmłodszych wiele emocji wzbudza Muzeum Chleba, które jest porównywane jedynie z podobnymi placówkami w Niemczech, Szwajcarii i Francji, ale o nim w innym odcinku z klimatem i z pasją.